Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska, witam serdecznie. Zapraszam na informacje dnia. Część regulacji, które znalazły się w tak zwanej tarczy antyinflacyjnej, trafi dziś na posiedzenie rządu. Zgodnie z zapowiedzią premiera, pakiet najprawdopodobniej zostanie wdrożony jeszcze w grudniu. Tarcza antyinflacyjna to pakiet rozwiązań skierowany do osób, których najbardziej dotknął w Polsce wzrost cen. Składa się ona z 6 elementów. Obniżki cen paliw, cen gazu, 0% akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych, obniżki cen energii elektrycznej, obniżki kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych poprzez dodatek tarczowy od 400 do 1150 zł na rok, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego. Oszczędności w administracji i budżecie. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, zespół z Ministerstwa Finansów konsultował 18 listopada z Komisją Europejską możliwość obniżenia stawki VAT do zera na produkty żywnościowe. Gdyby była taka możliwość, to już teraz deklaruję wdrożenie na 6 miesięcy zerowych stawek VAT na żywność. Niestety ze strony Komisji Europejskiej, zarówno wobec Republiki Czeskiej, jak i wobec innych państw, w tym w Polski, płynie do tej pory odpowiedź odmowna. Mateusz Morawiecki podkreślał, że wszystkie elementy tarczy antyinflacyjnej, które zostały zaprezentowane w ubiegłym tygodniu, są już przedmiotem prac. Zgodnie z naszą regułą wiarygodności i sprawczości postaramy się wdrożyć ten pakiet jeszcze w grudniu, tak żeby on już, niektóre jego elementy jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, a niektóre potem, żeby mogły wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku. Dziś częścią tak zwanego pakietu antyinflacyjnego zajmie się rząd. Dziś rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie będą głosować poprawki, jakie Senat wniósł do ustawy o ochronie granic. Wczoraj propozycjami senatorów zajmowała się sejmowa komisja. Nowelizacja ustawy o ochronie granic zakłada wprowadzenie czasowego zakazu przebywania w strefie przygranicznej. Zakaz nie będzie dotyczył mieszkańców i osób prowadzących tam działalność. Częściowo miałby on dotyczyć m.in. także dziennikarzy. W piątek Senat wniósł poprawkę, która miałaby całkowicie wyłączyć dziennikarzy z zakazu. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zarekomendowała jej odrzucenie. Ta poprawka zmienia istotę ustawy. Doprowadza do sytuacji, w której dziennikarze będą mogli się poruszać w strefie objętej działaniami służb w sposób nieograniczony. Chcemy temu zapobiec. Ja chciałbym przypomnieć, że jednym z celów tej ustawy jest możliwość wjazdu do tej strefy dziennikarzy, ale w sposób uporządkowany, w sposób określony przez Straż Graniczną. Chcemy, aby dziennikarze byli bezpieczni, ale tak, żeby ich praca w żaden sposób nie utrudniała pracy służbom, tłumaczył wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Komisja zarekomendowała odrzucenie także pozostałych 7 poprawek wniesionych przez Senat, dotyczących m.in. zmiany obszaru obowiązywania zakazu czy zniesienia kary więzienia za złamanie zakazu. Poprawki będą głosowane dziś podczas posiedzenia Sejmu. W trakcie rozpoczynającego się posiedzenia posłowie zajmą się też m.in. wprowadzeniem instytucji sędziego pokoju i programem modernizacji Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał wczoraj z przedstawicielami wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Informował polityków opozycji o sytuacji za wschodnią granicą. W polskiej polityce rozmowy rządu z opozycją to niecodzienny widok. Premier zaprosił na spotkanie przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Chciał rozmawiać o zagrożeniu ze wschodu. Mówił, że chce poznać opinię polityków spoza rządu. Może jakieś refleksje, jakieś rady, jakieś uwagi, które będą bardzo cenne. Już po spotkaniu rzecznik rządu Piotr Miller tłumaczył, że rząd i opozycja zgadzają się co do skali ryzyka. Samo spotkanie odbywało się w takiej atmosferze dużego zrozumienia powagi sytuacji. Te pytania, te różnego rodzaju dyskusje, które odbywały się w czasie dzisiejszego spotkania, miały charakter konstruktywny. Politycy Koalicji Obywatelskiej przekonywali, że do rozmów powinno dojść wcześniej. Nie dowiedzieliśmy się niczego nowego. Pytaliśmy o to, jak wyglądają nasze relacje z Ukrainą i jakie scenariusze się szykują na najbliższe miesiące. Koalicja Obywatelska podtrzymała też żądanie, by do strefy przygranicznej wpuścić dziennikarzy. Niestety jesteśmy każdego dnia poddani, jak Europa, tylko informacjom, które są
tworzone ze strony białoruskiej. Lewica mówiła o potrzebie umiędzynarodowienia kryzysu. Poseł Andrzej Szejna przekonywał, że rząd nie zamierza na razie sięgać po artykuł 4 traktatu NATO. Twierdził też, że w rozmowach z europejskimi partnerami Polsce nie służy konflikt z instytucjami unijnymi. Rząd nie zamierza wycofać się z wojny z Unią Europejską, a to jest jeden z warunków koniecznych, abyśmy mogli w tej Unii Europejskiej być wiarygodni, aby nasza polityka zagraniczna przez Unię Europejską była wspierana. Rzecznik rządu Piotr Miller podkreślił, że od początku kryzysu polska dyplomacja była aktywna. Udało się zatrzymać część połączeń lotniczych, skąd migranci docierali na Białoruś. Nie kończy to jednak kryzysu, bo reżim Łukaszenki jest gotowy na kolejne prowokacje. Identyfikujemy wprost ryzyko zwiększenia ruchów migracyjnych, które mogłyby pochodzić za pośrednictwem kanału rosyjskiego, kanału białoruskiego z terytorium Afganistanu. Wtedy transport mógłby odbywać się również drogą kolejową, co zwiększa ryzyko eskalacji. Rzecznik rządu nie wykluczył też rosyjskiej agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie. Te wszystkie puzzle niestety składają się w taki obraz, który pokazuje poważne ryzyko. Ryzyko, które w szczególności może urzeczywistnić się w najbliższych miesiącach. Przed tym ryzykiem premier w ciągu ostatniego tygodnia ostrzegał kilkunastu przywódców. Odwiedził 11 państw, był w Berlinie, Paryżu i Londynie. Presję migracyjną szef polskiego rządu łączy z koncentracją rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą oraz szantażem gazowym, po który sięga Władimir Putin. Bardzo wyraźnie widziałem, że ten konkretny obraz, który przedstawiamy naszym partnerom, poskładanie tych klocków razem, tych poszczególnych elementów puzli razem, robi duże wrażenie. Przy granicy z Ukrainą obecnie stacjonuje około 90 tysięcy rosyjskich żołnierzy. We Wrocławiu ruszyła ogólnopolska kampania promująca dziecięcy telefon zaufania. Akcja ma promować specjalistyczną pomoc dla najmłodszych. Od 400 do 600 dzieci codziennie dzwoni na dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Telefon, który w czasie pandemii szczególnie odpowiada na problemy dzieci i młodzieży. Na to, gdy nasi młodzi przyjaciele, chłopcy, dziewczęta czują się samotni, czują, że coś jest nie tak, że mają jakiś problem, nie mają z kim porozmawiać, komu się wygadać. Czasem w domu coś jest nie tak, czasem jest jakaś przemoc rówieśnicza. Dzwonić mogą również te osoby, które dostrzegają problemy dzieci, na przykład dotkniętych przemocą. Przy dziecięcym telefonie zaufania pracują zarówno psychologowie, jak i pedagodzy i prawnicy, którzy pomagają w sytuacjach trudnych. Tramwaj z banerem promującym telefon zaufania dla dzieci wyruszył na ulicę Wrocławia. Tramwaj, który będzie jeździł po różnych liniach zapewne i będzie cały czas taki ładny niebieski ze znakiem dziecięcego telefonu zaufania, właśnie ma utrwalić się, utkwić w umysłach, w głowach naszych młodych przyjaciół, dzieci i młodzieży. Akcja potrwa cały rok. Prezes wrocławskiego MPK zwraca uwagę, że tramwajami i autobusami najczęściej jeżdżą seniorzy i właśnie młodzież szkolna. Cieszę się, że jako MPK Wrocław jesteśmy w tym projekcie, bo zawsze gdzie dzieje się dobro, tam możecie państwo liczyć na MPK. Numer dziecięcego telefonu zaufania to 800 i 312. Telefon jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu. Ponadto na stronie dziecięcego telefonu zaufania dostępny jest czat internetowy. Kalendarzowa zima rozpocznie się za ponad 3 tygodnie, jednak pierwsze opady śniegu już nas zaskoczyły. Wiele miast w tym tygodniu otworzy zimowe atrakcje dla mieszkańców. Przed nami zima. Kraków od 3 grudnia otwiera dla mieszkańców moc atrakcji, jak co roku w Tauron Arenie. Miłośnicy sportów zimowych już niedługo będą mogli włożyć łyżwy. Uruchamiamy na zewnątrz, na trawie, będzie specjalne lodowisko dla dzieci, młodzieży, seniorów, dla dorosłych, czyli dla każdego, kto będzie chciał wejść. Ślizgawka będzie czynna codziennie. Sympatycy zimy są zaproszeni także do jedynego takiego miejsca w Małopolsce, na tor karlingowy. Jest to najlepszy czas z tego względu, iż zaczynają się ferie zimowe. Dzieci w całym Krakowie będą miały miejsce, gdzie przyjść, popróbować karlingu, a może zagościć z nami na dłużej. I to nie koniec niespodzianek, bo przy Tauron Arenie powstanie górka do zjazdów na pontonach. Najbliższy piątek będzie dniem inauguracji kiermaszu świątecznego. Tauron Arena rozbłyśnie wtedy tysiącami światełek. Przygotowaliśmy dla państwa wiele atrakcji. Między innymi 3 grudnia jest inauguracja kiermaszu świątecznego.
gdzie lokalni rzemieślnicy będą oferować swoje produkty. Znajdą się także atrakcje dla najmłodszych. W sobotę zaplanowano warsztaty ozdabiania pierniczków świątecznych. Z kolei w niedzielę Tauron Arenę odwiedzi Święty Mikołaj. W myśl zasady hashtag weź, że wyluzuj, chcielibyśmy, żeby krakowianie mogli korzystać z tej strefy niezależnie od pory roku. Prezes zarządu Arena Kraków Małgorzata Marcińska już zapraszała na tegorocznego Sylwestra, który także odbędzie się w Tauron Arenie. I na teraz to już wszystkie wiadomości. Ponownie zapraszam o godzinie 10:00. Życzę Państwu dobrego dnia. Do zobaczenia.